Dzisiejsza noc będzie wyjątkową okazją do zobaczenia rekordowego deszczu meteorów. Właśnie w nocy z 12 na 13 sierpnia astronomowie zapowiadają największą aktywność Perseidów. Szacuje się, że może ich spaść nawet do 140 w ciągu godziny. Aby zapewnić sobie dobre warunki do oglądania tak zwanych spadających gwiazd, najlepiej wybrać się za miasto, gdzie będzie zdecydowanie mniejsze oświetlenie, a dzięki temu lepsza widoczność tego, co dzieje się na niebie. Dodajmy, że meteory z roju Perseidów pochodzą ze strumienia cząstek pozostawionego przez kometę Swift-Tittle. Ich nazwa pochodzi od gwiazdozbioru Perseusza, bo to właśnie w nim znajduje się radiant, czyli punkt, z którego meteory rozbiegają się po niebie. Regularnie można je obserwować każdego roku w czasie wakacji. Dziś synoptycy zapowiadają doskonałe warunki do podziwiania tego zjawiska. Niebo ma być przejrzyste i bezchmurne. Co ważne, najwięcej spadających gwiazd będzie można zobaczyć w drugiej połowie nocy.